Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Tak, no na pewno najłatwiej jest zacząć pod okiem trenera, który będzie na początku nam dawał te wszystkie wskazówki, ale myślę, że taką najważniejszą jest rzeczą będzie wyznaczenie sobie też realnego celu, tak? Czyli jeśli dopiero co wstałam z kanapy, przez ileś lat w ogóle nie uprawiałam żadnej aktywności, no to też nie od razu nie rzucajmy się, nie idźmy. Tak, i wychodzę, ubieram rzeczy, idę biegać jak najszybciej i po prostu po kilometrze brakuje mi tchu. No to wtedy ani nie będziemy mieli motywacji i faktycznie grozi to jakąś kontuzją. Więc zastanówmy się tak naprawdę, w jakim momencie jesteśmy. I zacznijmy po prostu realnie do tego, do naszych możliwości. No tutaj na pewno zawsze łatwiej jest to zrobić w grupie, dlatego też te treningi dla początkujących bardzo polecam wszystkim, no bo też ta motywacja, bo zdaję sobie sprawę, bo ja już jestem freakiem biegowym, tak? Jakby to jest dla mnie całe życie, więc jakby ja nie potrzebuję bodźca, żeby wyjść biegać, ale często spotykam się z tym, że po prostu ludzie przychodzą i mówią, no ale ja nie lubię biegać, nie wiem, no tak, chciałbym, bo tak, wiem, ja że to będzie, tak mówiłam, że nie bo lubię, to jest mnie to. Zdrowe, no ale nie lubię. No i jakby ja nie ukrywam, że faktycznie często te pierwsze treningi nie są przyjemne. Po prostu trzeba przejść pewną fazę, czyli no jakby musimy gdzieś sobie to postanowić, dobra, okej, spróbuję, dam sobie czas, niech to jest takie 20 treningów, 28 treningów, niech to trochę potrwa, no tego nie zrobimy w tydzień. Więc też ta systematyka, żeby nie wychodzić raz w tygodniu, tylko przynajmniej 3 razy w tygodniu wyjść na trening. No i też, żeby właśnie zacząć spokojnie, tak? Czyli tak naprawdę na początku mogą być to marszobiegi. To zależy już indywidualnie od naszej sytuacji, od naszej wagi też, tak, bo osoby jednak bardziej otyłe, no to zdecydowanie tutaj zaczynajmy od marszów, żeby w ogóle się rozruszać i też na początku zrzucić zbędne kilogramy. No i potem to wszystko, jak robimy systematycznie, to po miesiącu, dwóch, trzech miesiącach ta wydolność się poprawia, zrzucamy kilogramy i czujemy się coraz lepiej. I no myślę, że to chyba były takie najprostsze zasady, nie? No bo jakby już wchodzić tu w szczegóły, to wtedy fajniej faktycznie iść już pod na jakieś zajęcia, gdzie też trener powie nam o technice. No i odpowiednie buty, tak? Tak jakby w bieganiu, okej, żeby wyjść to pierwszy raz, faktycznie nie musimy mieć super całego sprzętu, bo możemy to zrobić w t-shircie i tak, nie w używajmy tego jako wymówki, że nie mam butów, tak, to nie będę biegał. Na pewno nie, ale jeśli już czujemy, że okej, no jakby to jest ten sport, który chce jednak tam regularnie sobie uprawiać 3 razy w tygodniu, to na pewno warto zainwestować. Pierwszą rzeczą to będą buty odpowiednie biegowe, bo po prostu no jakby w trampkach to wtedy tym bardziej robimy sobie krzywdę. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.